dnia miś wybrał się na spacer do lasu. Zastanawiał się, czy pszczoły zrobiły w tym roku pyszny miodek. Pszczoły były bardzo czujne, bo znały apetyt misia i wiedziały, że w każdej chwili może się tu zjawić. Mały miś cieszył się, słuchał śpiewu ptaków i brzęczenia pszczoły. Patrzył na drzewa, zastanawiając się, gdzie ta pszczoła mieszka. Wreszcie dotarł do właściwego drzewa. Wspiął się na palce, wyciągnął wysoką łapkę i sięgnął do domku spotkanej wcześniej pszczoły. Ta jednak zdążyła wrócić do siebie i przygotowała dla niego niemiłą niespodziankę. Gdy tylko w domku pojawiła się kosmata łapka, pszczoła natychmiast usiadła na niej i ugryzła misia. Ten rycząc głośno z żalu i bólu, pobiegł po pomoc do swojej mamy.